biedaków. Nie żeby nas coś obchodziło, tak? Zabijemy nasze zlecenia, zwyczajnie. Nie chcę lokalnego. Nope. O! What? Ciężki pancerz lepiej chroni, ale waży więcej niż lekki. O, M. Dziwne. Gdzie nasz cel? A, naprzeciwko nas tutaj. Kraby nas widzą. No. Razy 30. Dobra, kolejny cel. To nie było trudne, faktycznie. Mamy teraz iść do Gwiazdy Zarannej. Niedaleko mamy stajnię, pojedziemy do Gwiazdy Zarannej. Kurde, ciągle mi w głowie leci Buffalo Soldier. In the heart of America. Witam. Chcę wynająć twój wóz. Where do you want to go? Gwiazda Zaranna. Climb and back and we'll be przesada, off. Prawda? Trochę przesada. Nie jesteśmy potworem przecież dającym się pod łóżkiem. Twoim łóżkiem. Za twoimi plecami. Ba! Przepraszam. Wygupiłem się trochę. Gorąco. O! Czy świta, czy raczej... O! Zachodzi słońce. Niedobrze dla pana, panie. Nawet nie obchodzi mnie, kim jesteś. Chcę krew zobaczyć twoją. Divine sakes, God. You've come to Dawnstar at a strange time, friend. Seems everyone in the town. Not soldiers. Oh, wow. Poczekam jeszcze godzinkę. I'm really not in the mood. State your business or take your leave. Oh, oh. Oh, oh. Nie mam zamiaru płacić ani iść do więzienia. Gonią nas. I to zawzięcie. A tam wilki. Czy to pies? Jeszcze mnie ścigają? O ty dupę. Skocz mi się, nie skocz teraz, nie teraz, nie! O. Jak oni mnie mogą gonić? Nie widzą mnie przecież, no przecież masakra. A, to lis. Myślałem, że wilk. Jeszcze mnie gonią. Wow. Wiecie co? Poczekajcie, zgubię ich i do was wrócę.
Okej, sekundę tuż sekundę. Sekundę po tym, jak wyłączyłem nagrywanie, już ich zgubiłem. Kto teraz? Koleś widziczy, więc nie powinno być ciężko, ale będzie ciężko się tu dostać, bo nie mamy żadnego punktu odniesienia oprócz pękniny. Czy jest mądre, żebyśmy tędy szli, skoro to są góry? Chyba nie jest mądre. A więc pójdziemy tędy, stajnie w pękninie. Aby to kto? Też mnie niezbyt obchodzi. Jak tu się... Nie. Zapomniałem. Nie. Jak tu się szło? C? O, C. C jest automatycznym chodzeniem. Nie muszę W wciskać nadal. Gospodarstwo radosnych i pięknych. Masz chęć mordowania się w człowieku budzi. Wow! Naprawdę mamy tyle staminy! Pamiętacie, jak w Oblivionie dostawało się poziom atletyki i akrobatyki za skakanie i bieganie? To było dość głupie, trzeba przyznać, ale zabawne również. Nie mamy kill-offa, więc biegniemy dalej. Automatycznie zobaczyłem rudę i automatycznie chciałem ją posiąść dla siebie. Jakkolwiek to brzmi. O, to jest dziwne. Jestem na krawędzi, nie mogę wskoczyć. Jestem na krawędzi. Nie dam rady. Czasem zapominam, jak tutaj jest ładna grafika. Wow, daleko on jeszcze? Wow, jeszcze daleko. Dobra, wiecie co? Wyłączam znów. A zaraz. Tutaj miasto jest. Zauważyli mnie? To są szkielety? Fajnie byłoby ich zgubić, ale dobra, musimy otwartą walkę podjąć. No, co się dzieje? Dawaj. Okej. Do tyłu, do tyłu! Oj, win. Nie denerwuj mnie. Ria. Dobra, straciliśmy. Straciły nas z oczu szkielety, załatwiliśmy te, które nas goniły. Spadamy. Wybaczcie, że nie próbuję engaging. Uczestniczyć w pobocznych zadaniach i tym podobne. Ale próbuję tworzyć te postacie Gildia Złodziei, Mroczne Bractwo. Kto tam jeszcze jest? A, Gildia Wojowników, która się tutaj wciąż nie pamiętam, jak nazywa. Czekaj, że nie.
This place is boring. Nothing but the same thing every day. Próbuję jednokierunkowo iść tymi postaciami. Ja chciałbym się zająć pobocznymi misjami później, po tym wszystkim. Czy ja już niedaleko jestem? Bo widzę tutaj... Jezus Maria, jeszcze daleko. W takim razie wrócę do was jak dojdę do celu. Już niedaleko. Płyń! Płyń i biegnij! Ty piękny morderco. No, dziwne, że nas nic nie atakuje. Okej. Keep your hands to yourself. Też cię kocham. Jakbyście nie wiedzieli, co było to piknięcie, to ja, dając mu z dali buziaka. Czy zniknął pan? Zniknął pan. Jest ciemno? Jest ciemno. Czy nasze cele muszą być na dworze? Pytry, kasa, pierścień, nie. Idziemy do Nazira. Jesteśmy wyjętymi spod prawa. Kim? Jesteśmy mordercą? No. O! W mrocznym bractwie obowiązał niegdyś kodeks zwany bla 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 bla. Nie zdążyłem przeczytać. Kłócamy nadal. Welcome home. O, przepraszam, duchnąłem mikrofon. Nazir, Nazir, czy ty śpisz? The Night Mother is mother to all. It is her voice we follow, her will. Would you dare risk disobedience? And surely punishment? Keep talking, little man, and we'll see who gets punished. Oh, be quiet, you great lumbering lapdog. The man has had a long journey. You can at least be civil. Mr. Cicero, I, for one, am delighted you and the Night Mother have arrived. Your presence here signals a welcome return to tradition. Oh, what a kind and wise wizard you are! Sure to earn our lady's favor. You and the Night Mother are of course welcome here, Cicero. And you will be afforded the respect deserving of your position as keeper. Understood? Husband? Her. Oh, yes, yes, yes! Thank you, thank you, thank you! But make no mistake. I am the leader of this sanctuary. My word is law. Are we clear on that point? Oh, yes, mistress! Perfectly! You're the boss! Ah, there you are. Good. I was done speaking with that muttering fool anyway. Stoi obok. We've got some business to discuss. Masz dla mnie zlecenie? I do indeed. You must go to the city of Markarth and speak with the apothecary's assistant. You'll probably find her in the Hag's Cure when the shop is open. The girl's been running her mouth. Wants an ex-lover killed. She's apparently performed the Black Sacrament. Her name is Muiri. I need you to talk to her, set up the contract, and carry it out. Coś jeszcze? Just do whatever the contact wishes. Be professional, represent us well, and get the job done. Since it's your first contract, I'll let you keep whatever Muiri pays. She'll be generous, I'm sure. They always are. Nie muszę wam tłumaczyć chyba, kim jest Cyceron. Kim był Cyceron, przepraszam. Najpierw to chciałem z Nazirem pogadać. Nazir, a ty się opychasz. Will there ever come a time when the people of Skyrim no longer need our services? I think not. Narfi nie żyje. Congratulations. You slaughtered an emaciated beggar in cold blood. You are truly an opponent to be feared.
Here's your payment. Ile kasy? 400 złota? To dużo moim zdaniem. Ennodius Papius nie żyje. Good. And I hope you were careful in that lumber mill. Those splinters and rusty nails can be quite nasty. Your payment for a job well done. Beitild nie żyje. Of course she is. I hear the mining business is extremely cutthroat. And those hours, the murder. I could do this all day. Here's your payment. Dziękuję. Masz może więcej zleceń? I'm sorry, I don't. Come see me again later. Dobra. Nie jestem tu po to, żeby się z wami wszystkimi bratać. Ale z Cyceronem pogadam. Another member of the family. Hello, hello. So very good to meet you. Ooh, so silent, so menacing. A true assassin of the old way. Cicero likes you. Oh yes, Cicero likes you indeed. Po co przybyłeś do sanktuarium? The Night Mother's crypt in Breville was desecrated. The Imperial province is ravaged by strife. Nowhere there is safe at present. So Cicero brought Our Lady to her new home here. This is the only sanctuary left in all of Skyrim, you see. Such was my honor as keeper. Tego nie pamiętałem. Pamiętacie, że Nocna Matka miała tego swój posąg, pomnik w tym w środku Braville, dzięki poprzez który mogliśmy się z nią kontaktować i pod którym znajdowała się sama jej właśnie krypta. Kim jest Nocna Matka? What? Who is the Night Mother? No, trochę czytałem, ale. Oh, you jest. You jest with gullible Cicero. You of course know that the Night Mother is our unholy matron. The undying spirit of a great woman who birthed the children of Sithis. And killed them in his honor. Tego nie wiedziałem. Opowiedz mi o Sithisie. That's like telling you about the cold of space, or terror of midnight. Sithis is all those things. He is the void. A czym ty się zajmujesz? Czym się zajmuje strażnik? Oh, Cicero takes care of Our Lady's body. Oils it, preserves it, keeps it safe. Make sure nobody disrespects our matron's coffin. A co możesz mi powiedzieć o sobie, Cyceronie? Me? Oh, Cicero is just the keeper. I keep. I look after our matron, you see, the Night Mother. I keep her clean and protected and happy. Happy. But I am not the listener. Oh no, there is no listener. Not yet. But someday, 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 I pray that one will come to hear her. Say. The words. Słuchacz? Kim jest słuchacz? Oh, well, the listener is the only person the Night Mother speaks to. It is the highest honor attainable by a member of the Dark Brotherhood. Of course, Our Lady is dead, so she doesn't talk with words, since her lips are rotted.
but inside the listener's head. I hear it's intimate. Ah, but there has not been a listener in years and years. Our lady has not chosen Cicero, and certainly not Astrid, or anyone, but someday. Right. Nie dziwne, że nie ma słuchacza, skoro słuchacz poszedł. Znaczy, słuchacz jest teraz Szejogorafem, no spójrzmy prawdzie w oczy. Jazgot nie omieszkał. Został na drżących wyspach i nawiedza sobie teraz pod postacią Szejogorafa. Wszyscy wiedzą, że Jazgot jest spierdolnięty na głowę i został Szejogorafem. Pokonał Umarila? Nie, Umarila. Kurde, znowu zapomniałem, jak się nazywa ten. Dwie. Jot. Zapomniałem, jak się nazywał koleś, z którym walczyliśmy. Znowu musimy się przenieść, no masakra. Stajnie w białej granie. Ja powinienem oblecieć wszystkie miasta. Chcę wynająć wóz. Markart. Tak mi się wydaje, że Markart. I don't believe a word of it. Dwarves did not exist. There is too many beer in the world. That means... O, zaraz, nie zapisałem. Jedyni strażnicy, którzy mnie zapytali, co ty tu robisz? Jestem tylko podróżnikiem, dajcie mi się wyspać. Nie. Co ty tu robisz? Trzymają w szafie. What the fuck? I bleed for the people of the Reach. That's your best. The old gods give me strength. I die for my people. Everyone stay back. The Markarth City Guard have this all under control. There are no Forsworn here. Travel southeast and you'll find an orc stronghold. Up around the old Dushnik. Super. Mamy stalowe. Gods. A woman attacked right on the streets. Are you all right? Did you see what happened? Oh, I think you dropped this. Some kind of note. Looks important. Huh? Damn. Another body to get rid of. Wybaczcie, ale zareagowałem trochę agresywnie. Miuri! Miuri, dobrze, Miuri. Przybyło mroczne bractwo. The Dark Brotherhood. My goodness, you're really here. The Black Sacrament. It actually worked? Oczywiście. A teraz powiedz, czego ci trzeba. What I need is for Elaine Dufont to die. I want him hunted down and murdered like the dog he is. Na Citisa potrzebuje szczegółów, bez owijania w bawełnę. I didn't know it when we were with each other, but Elaine is actually the leader of a band of cutthroats. Bandits. They're holed up in some old dwarven ruin, Raldbathar. It's near Windhelm. They use it as their base. It's where they stage their raids. I want you to go to that ruin, find Elaine Dufont, and kill him. I don't care about his friends. Do whatever you want with them. But Elaine has to die. Tak też się stanie. Excellent. Once Elaine is dead, I'll pay you. In gold. I've saved up a bit. I hope that'll do. Ja też mam nadzieję. Well, there is one more thing. If you're interested. Słucham. If you can, I want you to kill someone else as well. You don't have to, not as part of our deal, but if you do, I'll pay you even more. It's Nilsine Shattershield in Windhelm. If Nilsine dies too, I'll make it worth your while. Coś jeszcze? I planned to kill Elaine myself, you know. Nilsine too. Lost my nerve. I even brewed a special poison, lotus extract. Maybe you could use it? Just coat your weapon with it. Then you get the idea. Dobrze.
Make them all pay for what they've done to me. I don't care. I just want blood. Naprawdę się wczułem. Najpierw idziemy wykonać opcjonalne. Oczywiście, że wykonamy opcjonalne. Oj, przepraszam was na chwilę. Powróciwszy. Przydałaby nam się lepsza zbroja. Może w sensie kosmetycznym po prostu. Bo ta wygląda jakbyśmy byli super bohaterem. Zapiszemy. Możecie się zastanawiać, dlaczego... Ekspert za pierwszym razem. Niesamowite. Dlaczego zawsze tego się skradam na tego trzeciej osobie? Ponieważ więcej widać. Wykorzystamy jej truciznę. Chyba to jest mikstury? Okej, skoro śpisz... Taka nuta, nie? Zasnęła w łóżku i leży teraz w objęciach Citisa. Trochę to było antyklimatyczne. Zobaczcie. Okej, okay, mamy tutaj blisko jaskinie. Dobrocznego bractwa można wstąpić. Podobno można. Okej, okay, C i biegiem. Przydałaby nam się cienista. Nasz rumak zobliwiona. Nie. Z tym panem byśmy nieźle oberwali, szczególnie w naszej zbroi. Wolałbym unikać takich walk. Poza tym, że to nie jest człowiek, krwi nie dostaniemy. Uuu, jak ja mam się tam dostać? Jestem tak blisko. El mi coś pomoże? No, tutaj z lewej chyba. Albo tędy. Tak, tędy w prawo, okej. Ta mapa trochę dziwnie skonstruowana. No, ale lepiej na pewno... A, tu są schody, okej. Okay. Ale lepiej jak w Oblivionie. Czy my znów musimy iść do... O nie. Do ruin krasnoludów? Nie cierpię. Nie cierpię ruin krasnoludów. Po prostu nie cierpię. Dwemerów, tak? Masakra. Biegnij, biegnij! O-o. Off. Biegłem prosto na panów. Przepraszam. Ja już uciekam. Naprawdę wolałbym to po cichu zrobić, ale się wpierdziliłem jak głupek. Chciałem wyjąć broń, ale... To był błąd, odwrócić się do mnie plecami. Yo. Dziwnie biegnie z tymi sztyletami.
Okej, okay, ruszamy. Mam nadzieję, że będą na... O, już teraz płyną. Super, 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 super. Razy obrażenia, wow. Gdybyśmy do smoka się podkradli, byśmy go jednym ciosem zabili. Zakłamana zdzira? Okej. Okay. Zawsze zbliżam, gdy uderzam, bo chcę lepiej trafić. Musiałem to zrobić szybko. I zwiększymy znów kondycję. Ciap. Mamy. Da to 50. Na 30 potrzebujemy. Bronią jednoręczną. To może zaraz nam się zwiększy poziom. Wybaczcie mi na chwilę.